Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Hubert i witam was w kolejnym odcinku Eurovision Update. Tym razem po Eurowizji. Tegoroczny konkurs był bardzo bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne i to ta druga grupa zdecydowanie przysłoniła nam inne. Nigdy w historii Eurowizja nie była w tak złej sytuacji wizerunkowej. Skandal goni skandal, a cały czas pojawiają się informacje z różnego rodzaju telewizji, które planują reagować na to, co zrobiła albo czego nie zrobiła Europejska Unia Nadawców Publicznych. Postawa organizatorów Eurowizji przez ostatni tydzień była absolutnie karygodna, działo się ogromnie dużo złego i ostateczne wyniki zostały przykryte tym, co się działo. Ale zacznijmy sobie może jednak od wyników, od tego, kto wygrał Eurowizję 2024. Triumfatorami tegorocznego konkursu zostali Nemo, reprezentanci Szwajcarii wraz z numerem The Code. Szwajcarski numer uplasował się na pierwszym miejscu w głosowaniach Komisji Jurorskiej, a Televoting uplasował go na piątej pozycji. Ostatecznie przełożyło się to prawie na 600 punktów i pewną wygraną. Druga Chorwacja straciła do Szwajcarii około 50 oczek, a podium uzupełniła nam Ukraina. Wyniki są chyba najbardziej pozytywną częścią tego wszystkiego, dlatego że Nemo i The Code nie będą polaryzować. To jest naprawdę dobra kompozycja, dobrze pokazana na scenie, aczkolwiek kamery i ten występ nie do końca mi grał, no ale sama piosenka była świetna, Nemo są niezwykle charyzmatyczni. To będzie myślę dobry zwycięzca na kolejne lata, chociaż zobaczymy jak potoczy się kariera Nemo. Po raz kolejny jesteśmy świadkami tego, że jury i Televoting mieli innych faworytów i ostatecznie to triumfatorzy jury wygrali cały konkurs. Tak samo stało się rok wcześniej w przypadku Lorin, tak samo stało się i teraz. Ale muzycznie chyba jest to pozytywny wynik tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o głosowanie jury, tutaj na drugim miejscu plasowała się Francja, która ostatecznie otarła się o podium, oraz Chorwacja. Chorwacja wygrała Televoting, a za Baby Lasagne uplasowali się reprezentanci telewizji Cannes i Ukrainy. W przyszłym roku spotkamy się w Szwajcarii. Szwajcarska telewizja ogłosiła już, że podejmie się organizacji zmagań i rozpoczyna się typowanie, które miasto może zostać organizatorem show. Najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się obecnie Zurych. W grze pozostaje także Genewa, St. Gallen czy Brno. Brno byłoby chyba najgorszą opcją, dlatego że znajduje się ono w środku kraju. St. Gallen to można w ogóle skreślić, bo nie mają dostępnej odpowiedniej areny. Aczkolwiek ta propozycja jest ciekawa o tyle, że ma być ona takim wspólnym zgłoszeniem wraz z Liechtensteinem, który to na Eurowizję mimo wszystko się nie wybiera. Zurych i Genewa, te dwie opcje są całkiem dobre i są całkiem dobre pod kątem tego, jak można pojechać na przyszłoroczną Eurowizję. Dlatego, że jedno miasto znajduje się około 35 km od granicy niemieckiej, a drugie jeszcze bliżej od granicy francuskiej. Koszty Eurowizji w Szwajcarii będą z całą pewnością dość duże, zarówno dla odwiedzających, jak i dla delegacji. Więc tak jak w przypadku Genewy czy Zurychu, mogą sobie turyści po prostu zamieszkać gdzieś tam za granicami kraju i dojeżdżać, tak delegacje nie mogą czegoś takiego zrobić i z całą pewnością składki w przyszłym roku będą bardzo, bardzo duże. Powoduje to, że już na tym etapie mamy tezy i mamy historię o tym, że niektóre telewizje mogą się wycofać. Tutaj największym kandydatem jest San Marino. O wycofaniu mówi jeden z ministrów, minister od turystyki. Mamy tutaj kwestie Czech, które mają bardzo niską oglądalność konkursu i w tym roku nie awansowały do finału. Brakło niewiele. Oraz jest kwestia Polski. Zobaczymy, co się stanie z telewizją polską, bo telewizja polska w stanie likwidacji zasobów aż tak dużych też nie ma, a oglądalność konkursu bardzo spadła i również Polska pożegnała się z konkursem na etapie półfinału. O wyborze miasta organizatora przeczytacie oczywiście więcej na naszym Instagramie czy też na Discordzie. O tej sprawie stale będziemy także raportować w odcinkach Eurovision Update, a ostateczne ogłoszenie miasta organizatora przyszłorocznego konkursu powinno nastąpić gdzieś we wrześniu. Szwajcarska telewizja za niedługo oficjalnie otworzy konkurs miast. W
Właśnie, o Polsce była mowa, więc zanim przejdziemy do serii skandalów, może zahaczmy o wynik reprezentantki Polski. Luna uplasowała się na 12 miejscu w półfinale na 15 rywalizujących państw, tracąc do awansu aż 12 oczek. Nad Polską skończyła także m.in. Australia. Sytuacja jest dość trudna i dość słaba, dlatego że faktycznie Polonia dała Lunie punkty, ale zabrakło wsparcia z jakiegokolwiek innego kraju. Gdyby nie kraje polonijne, Polska skończyłaby z jednym oczkiem. Co nie zagrało? Ja mówiłem cały czas, że Polska jest pewniakiem do finału i bije się w pierś. Pomyliłem się. Nie trafiłem. Absolutnie nie trafiłem. Nie spodziewałem się, że ten utwór po prostu tak źle się przyjmie. Jak dla mnie to była całkiem przyjemna radiówka, która koncepcyjnie miała niezły występ. Jeżeli chodzi o realizację, egzekucję tego występu, tutaj pojawiły się błędy, bo w kamerach to po prostu wyglądało słabo, brakowało dynamiki. Wokal Luny był lepszy niż na próbach, może trochę byłem zaczarowany tym, że to brzmiało faktycznie lepiej, ale cały czas nie brzmiało niestety tak dobrze jak powinno, więc Luna umieszczona jeszcze w kanapkę pomiędzy Ukrainą a Chorwacją po prostu nie awansowała do finału. Bardzo się cieszę z tego, że Luna mimo wszystko mówi dość pozytywnie o swojej eurowizyjnej przygodzie, pomijając wszystkie wątki związane z udziałem telewizji Cannes. Mam nadzieję, że dobrze poradzi sobie na scenie muzycznej, aczkolwiek ten wynik niestety w historii polskich startów będzie jednym z najgorszych. 12 miejsce na 15 państw oraz wynik gorszy niż ten Lidii Kopani powoduje, że niestety o The Tower nie będziemy mówić jako o jednym z najlepszych polskich utworów. A oczekiwania były trochę większe. Jeżeli Telewizja Polska zdecyduje się na start w przyszłym roku, a trzymam za to kciuki, to mam nadzieję, że zdecydujemy się na powrót do telewizyjnych preselekcji. Jak się okazało, to właśnie format selekcyjny był jedną z przyczyn tego, dlaczego nie wyszło. Bo jednak sprawdzanie reprezentanta live, zobaczenie jak on śpiewa, jest bardzo ważnym elementem procesu selekcyjnego, a w tym roku po prostu tego zabrakło. Może udałoby się stworzyć jakiś format selekcyjny? Mamy tak naprawdę ponad 9 miesięcy do momentu, kiedy musimy wysłać swój konkursowy utwór. W tym czasie dałoby się przygotować naprawdę dużo, a zainteresowanie Eurowizją, pomimo spadających słupków oglądalności, cały czas jest i można by było stworzyć wokół konkursu po prostu coś fajnego. I mam nadzieję, że dojdzie do takiego momentu, że Telewizja Polska, że osoby odpowiedzialne za Eurowizję w Telewizji Polskiej również będą świadomi tego, jak wielki potencjał mają. Jak wielkim narzędziem operują, jak wiele mogą z niego wycisnąć, bo zdecydowali o tym Finowie, zorientowali się o tym Estończycy, Litwini. Przyjdzie może pora także na Polskę, żebyśmy mieli stały format selekcyjny, którym możemy się cieszyć, a nie na który musimy się tylko denerwować. Dobrze, pora więc przejść do kącika skandalicznego. I zacznijmy sobie omawianie skandali od tego, co wydarzyło się z udziałem Josta Kleina. Po raz pierwszy w historii konkursu doszło do sytuacji, że ktoś śpiewał w półfinale, ktoś ma zapisany wynik w półfinale, a ostatecznie został zdyskwalifikowany przed wielkim finałem. Co się właściwie wydarzyło? No właśnie problem jest z tym, że nie wiemy, co się wydarzyło. Mamy trzy główne źródła informacji. Pierwsze, statement EBU. Drugie, statement holenderskiej telewizji. 3. Statement szwedzkiej policji przekazany przez Aftonbladet. No i zbierzmy sobie to, co uzyskujemy z tych wszystkich źródeł. Wiemy na pewno, że do incydentu doszło po zejściu ze sceny podczas drugiego półfinału. Całość nie ma związku z tym, jak Jost zachowywał się na konferencji prasowej po drugim półfinale. Gdy jeden Golan została zapytana przez Szymona Stelmaszyka, czy nie czuje, że powoduje zagrożenie dla innych uczestników, członek izraelskiej delegacji telewizji Cannes powiedział, że nie musi odpowiadać na to pytanie. Jost wtedy odbłyknął, że no czemu nie musi odpowiadać na to pytanie? Gdyby faktycznie przyczyną miało być jakieś spięcie z izraelską telewizją Cannes, ta byłaby pierwszą, która poinformowałaby o tym. Jost Klein przez ostatnie tygodnie znajdował się pod atakiem ze strony telewizji, dlatego też każde nieodpowiednie zachowanie z jego strony, szczególnie w kierunku członków delegacji Eden, mogłoby być właśnie jednym z głównych tematów dla lokalnych mediów. Nie było jednak. Incydent obejmował Josta i obejmował fotografkę, która wykonywała zdjęcia. W oświadczeniu EBU znaleźliśmy informację, że była ona pracownicą EBU, czyli prawdopodobnie robiła zdjęcia na oficjalną stronę Eurowizji oraz na sociale konkursu piosenki Eurowizji. Mieliśmy w tym roku 4 fotografki, które zajmowały się robieniem zdjęć.
W galerii z drugiego półfinału nie znajdziemy zdjęcia Josta wychodzącego ze sceny i przechodzącego do green roomu. Mogę więc założyć, bez oczywiście pewności, że chodzi właśnie o tą serię zdjęć, które były wykonywane na oficjalne profile Eurowizji. I teraz tak. Holenderska telewizja uważa, że delegacja po prostu nie chciała robić tych zdjęć, a fotografka nie uszanowała go. No i tutaj ja muszę postawić się nieco w roli adwokata diabła. Dlatego, że jeżeli bierze się udział w Eurowizji, jeżeli podpisuje się określone dokumenty na udział w programie telewizyjnym, to wykonywanie zdjęć właśnie na oficjalne profile jest częścią tego całego projektu. Więc jeżeli faktycznie chodzi o te fotografie, to uważam, że Jost nie miał prawa odmówić fotografce możliwości wykonywania zdjęć. Ta wykonywała swoją pracę, robiła to, co poprosił ją po prostu pracodawca. Europejska Unia Nadawców Publicznych ma w obowiązku zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy. To jest absolutnie kluczowe. Więc jeżeli faktycznie doszło do przemocy, jeżeli został uszkodzony aparat w wyniku całej sytuacji, Jost zasługuje na potępienie. Jost zasługuje na karę. I tą karę chcą na niego nałożyć szwedzkie organy ścigania. Sprawa na szwedzkiej policji miała się już zakończyć i została przekazana do prokuratury. Możemy oczekiwać procesu w formie przyspieszonej, który będzie zaplanowany na czerwiec. Holenderska telewizja twierdzi, że nie doszło do żadnego fizycznego spięcia pomiędzy Jostem a tą właśnie pracownicą. Mogę tu jednak założyć, że wersja szwedzkiej policji i wersja Aftonbladet jest po prostu bardziej prawdziwa. Bardziej oddaje to, co się wydarzyło. A dlaczego? Dlatego, że szwedzka policja i największy szwedzki dziennik raczej nie pozwoliłby sobie na to, aby pomawiać artystę o coś, czego nie zrobił. Jost mógłby wtedy sądzić się z nimi na kwotę wielu milionów za uszkodzenie reputacji. Wiemy na pewno, że holenderska telewizja przynajmniej dwukrotnie odwoływała się do EBU o zachowanie innych członków delegacji. Delegacji przede wszystkim izraelskiej, która prowokowała inne. Do tego przejdziemy w zupełnie jeszcze innym segmencie, też o tym będę chciał potem powiedzieć. Jost pojawił się na openingu podczas pierwszej próby generalnej, ale nie wyszedł na scenę podczas niej. Podczas drugiej próby generalnej, piątkowej, jurorskiej, pojawiło się nagranie z półfinału, a więc jurorzy oceniali holenderską propozycję i otrzymałaby ona niecałe 50 punktów. No, wynik fenomenalny by to nie był. Europejska Unia Nadawców Publicznych opublikowała swój komunikat w sobotę z rana, gdzie nie powiedziała w zasadzie niczego. Osoby na miejscu nie wiedziały nic, delegacje nie wiedziały nic, osoby, które śledzą konkurs, nie wiedziały nic. Tak naprawdę nikt niczego nie wiedział. Tutaj po prostu komunikacja zawiodła po całości. Nawet w momencie, w którym faktycznie Jost powinien zostać ukarany, ja tego nie feruję, ale na to wskazują wersje przekazane przez szwedzkie policje, to komunikacyjnie zostało to przedstawione w taki sposób, że Jost nagle został z jakiegokolwiek powodu zdyskwalifikowany, w sumie nie wiemy, co się wydarzyło, i tak po prostu nie rozgrywa się takich sytuacji. Od razu Jost został uznany za swojego rodzaju męczennika. To właśnie jego numer osiągnął największy komercyjny sukces i zaryzykuję stwierdzenie, że już w tym momencie osiągnął więcej niż gdyby wystąpił podczas finału. Ogromna część populacji usłyszała o Joście właśnie dzięki temu, że został zdyskwalifikowany przez EBU, więc osiąga więcej niż gdyby skończyła na jakimś 5., 6. miejscu, a to pewnie byłby przedział Holandii w tym roku. Mimo wszystko Jost również nie wydaje się być szczególnie przejęty całą sytuacją, szczególnie że po finale był widziany w Euroklubie, publikuje na swoich mediach społecznościowych zdjęcia kotków oraz różne śmieszne filmiki, więc wydaje się, że z nim jest akurat wszystko okej. I mam nadzieję, że z nim będzie wszystko okej. Jeżeli będzie chciał w przyszłym roku pojechać na Eurowizję, jeżeli holenderska telewizja zdecyduje się na start, a w EBU zostaną podjęte reformy, zmiany, to myślę, że Jost mógłby bardzo dużo zyskać, startując na Eurowizji po raz kolejny, zgłaszając lepszy numer, bo moim zdaniem Europapa nie była jego szczytem potencjału, oraz faktycznie pokazać się jako ten, który w zeszłym roku został wyeliminowany, a teraz powraca. Czekamy na rozwój całej sytuacji, jestem przekonany, że to nie jest jeszcze koniec, więc będzie się tutaj działo całkiem dużo. Od sprawy Josta przejdźmy płynnie do zachowania izraelskiej delegacji Kan, szczególnie w arenie. Szczególnymi ofiarami byli przedstawiciele Grecji, Szwajcarii, Irlandii oraz właśnie Holandii. Team Eden cały czas nagrywał wspomnianych artystów bez ich zgody. I tutaj znowu,
Czymś innym jest fotografowanie artysty po zejściu ze sceny przez oficjalną fotografkę ABU, a czym innym jest przykładanie telefonu do twarzy przez na przykład choreografa Eden Golan. Stylista Eden Golan został wyrzucony z areny w dzień finału właśnie za nagrywanie w chamski sposób innych przedstawicieli. Wszyscy mówili jednym głosem. W Malmö Arena przede wszystkim było czuć atmosferę niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, które nareszcie sprowadzała delegacja telewizji Cannes, delegacja izraelska. Z przedstawionych nagrań wynika, że każda inna osoba, która zachowywałaby się w taki sposób, zostałaby wyrzucona w ciągu minuty z areny. Delegacja izraelska była jednak traktowana w zupełnie inny sposób. Skargę do ABU w tej sprawie sformułowało szereg nadawców. Mówiła o tym na lotnisku także m.in. Luna. Wszyscy wskazują na to, że Eurowizja było jednym z najgorszych doświadczeń w ich życiach. Gdy jednocześnie izraelskiej delegacji praktycznie wszystko uchodziło na sucho, organizatorzy wpadli w prawdziwą paranoję. Marko z estońskiego zespołu Pulu przywołuje w estońskich mediach sytuację, gdy miał założony na ramię szalik. Szalik, który wziął sobie z Estonii z jakichś regat na jeziorze. Organizatorom jednak to się nie spodobało, wyczuli polityczny manifest i gdy ten sobie spokojnie szedł korytarzem, ludzie zaczęli go po prostu gonić. Innym przykładem paranoi ABU była konieczność zmywania oznaczeń na twarzy u Bambi Tuk z Irlandii. Aliona Aliona i reprezentanci Australii wskazują, że były określone osoby, oddelegowane do tego, żeby sprawdzać każdy element ciała wokalisty, czy nie ma na nim czasem jakichś politycznych manifestów. Gdy Jolanda z Portugalii pomalowała swoje paznokcie w innych kolorach, wcześniej były białe, teraz pojawiły się czarno-zielono-czerwone, no to w tym momencie ABU stwierdziło, nie publikujemy tego występu, zostanie on wycięty. Portugalska telewizja bardzo szybko zareagowała i na YouTube ostatecznie pojawiła się ta wersja nagrania, która po prostu miała miejsce w przekazie. Paznogietki przeszły pod radarem pod tym kątem, aczkolwiek występ Jolandy został opublikowany znacząco później niż wszystkie inne. Jednak na przykład na galerii zdjęć z finału Eurowizji tego nie zobaczymy, dlatego że akurat to organizatorzy zdecydowali się ocenzurować i opublikować zdjęcia z próby. W tym samym czasie jeden z członków izraelskiej delegacji pokazywał na swoim ubiorze żółtą wstążkę. Niekonsekwencja, hipokryzja, niezdecydowanie w działaniu w stosunku do jednych, nadpobudliwość w stosunku do drugich. ABU zawiodło w każdym calu. Doprowadziło to do sytuacji, że na czwartek rano ponad połowa uczestników tegorocznej Eurowizji złożyła skargi do ABU i prośby o spotkania. Jest to sytuacja bezprecedensowa. Wszystko to w momencie, w którym podczas finału został zaprezentowany interwal, który był hołdem do Martina Österdala, dyrektora wykonawczego show, który podpisuje się pod tym wszystkim, co się wydarzyło. Österdal przymyka także oko na to, co działo się w samym głosowaniu. Opisany w środę wieczorem artykuł Inet mówi nam o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela powoływało zespół ekspertów, który miał wpływać na wyniki głosowania w poszczególnych państwach. Tekst sformułowany jest w taki sposób, że jeszcze nie wszystko stracone, może nas lubią, a w ogóle to patrzcie, tutaj Bambi nas nie lubi, ale tu jest bardzo wysoka nota. Jak to jest możliwe, to jednak nas lubią. Tak samo dzieje się w Norwegii. Jednak nas lubią? Nie lubili nas, ale jednak nas lubią. To samo w Słowenii. Słowenia jest w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem, bo mówimy o kraju, w którym mniejszość izraelska to jest 130 osób. Piosenka nie jest w ogóle notowana na listach przebojów, nie jest notowana na Spotify, jakby nikt tego nie słucha. Powiedzmy sobie jasno, mało kto tego słucha. A jednocześnie ile punktów z televotingu przyszło do Izraela w tym roku? No oczywiście 10 i drugie miejsce za Chorwacją przed Ukrainą. Nieregularności w głosowaniu i szczególnie na reprezentacjach głosów dla telewizji Cannes w Europie Zachodniej pokazuje nam, że tutaj coś musiało być robione z tym głosowaniem. To jest sytuacja absurdalna, bo czegoś takiego jeszcze nigdy nie było, gdy nie jesteśmy w stanie w ogóle uargumentować, dlaczego takie głosy znajdują się z takich państw. Wiadomo, można lubić piosenkę. Tak, można lubić piosenkę. Ale to, że ktoś lubi piosenkę, pokazują nam potem inne czynniki, czyli słuchalność, oglądalność, a tej oglądalności po prostu nie ma.
Czy głosowanie tutaj było uczciwe? Ja odpowiedź w swojej głowie mam, ale jej nie zaprezentuję, jednocześnie wam sugerując, jaka jest odpowiedź w mojej głowie. Good evening. So the moment of truth has arrived. And I can tell you that we have checked and verified all of the results. Afery, które wybuchły tuż przed samym finałem konkursu, spowodowały, że w dwóch państwach w ostatniej chwili zmieniły się osoby, które miały podawać punkty. Stało się to w Norwegii, która ostatecznie przekazała 8 oczek dla przedstawicielki telewizji Cannes, oraz w Finlandii. W obu przypadkach zeszłoroczni reprezentanci, czyli Alessandra i Kaija, stwierdzili, że nie chcą mieć po prostu nic wspólnego z tym wszystkim. Pomimo zorganizowanej akcji głosowania na Hurricane, utwór przegrał w głosowaniu widzów z Chorwacją, ostatecznie nie awansując nawet do czołowej trójki. Co przy takiej mobilizacji, przy takiej ilości środków, które zostały wydane w cały projekt, może być odbierane za porażkę. Ostatnim aferowym wątkiem będzie zakaz flag w arenie, który spowodował największą reakcję ze strony Unii Europejskiej. Organizatorzy, próbując zakazać wnoszenie flagi Palestyny do areny, wylali dziecko z kąpielą, dlatego że zezwolili w arenie na obecność flag uczestników oraz flagi tęczowej. Niczego więcej. Z tego też powodu flagi Unii Europejskiej zgodnie z regulaminem były rekwirowane przez pracowników areny. Spowodowało to ostrą reakcję komisarza europejskiego z Grecji, który sporządził długi list do Europejskiej Unii Nadawców Publicznych. Jest on sformułowany bardzo pasywno-agresywnym językiem, wskazując na to, że EBU staje się swojego rodzaju wrogiem Europy oraz sprawia prezent dla wrogów Unii Europejskiej. O całej sprawie wypowiedział się także m.in. rzecznik Ursuli von der Leyen, więc sprawa idzie bardzo wysoko i najwyższe organy europejskiej administracji zaczynają reagować na to, co zrobiła Europejska Unia Nadawców Publicznych. To już nie jest tylko i wyłącznie zaniedbanie, które powoduje, że w przyszłym roku będzie problem ze sponsorami, ale tutaj wycofują się telewizje. Nagle Unia Europejska zaczyna nam interweniować. Reputacja Eurowizji jest ogromna, artyści mówią, że nie chcą brać udziału w czymś takim. Sylwester Bell z Litwy mówi, że to było najbardziej traumatyczne doświadczenie jego życia. To są słowa, które powinny spowodować jedną rzecz. Dymisję osób na najwyższych stanowiskach w EBU. I ja na coś takiego bardzo liczę. Więcej o aferach, tych, które już się pojawiły oraz tych, które prawdopodobnie dopiero przed nami, znajdziecie oczywiście na naszym Instagramie. Tam możecie przeczytać także informacje o update'ach preselekcyjnych z Austrii, Islandii czy też na przykład Finlandii. Z racji na to, jak długo już tutaj się spotykamy, odpuszczę sobie ten segment. Powiem tylko jedno, przy okazji Eurowizji okazało się, że tegoroczna Junior Eurowizja zostanie zorganizowana w Madrycie 16 listopada, a więc w sobotę. To jest dość pozytywna informacja, jakbyście się wybierali na konkurs. Mam nadzieję, że macie trochę radości z całego konkursu, mimo tego wszystkiego złego, co się dzieje. Ja mogę obiecać, że jako misja Eurowizja nie zatrzymujemy się i będziemy was informować o najważniejszych sprawach z naszej eurowizyjnej społeczności. Dlatego, że Eurowizja trwa tylko 3 noce, ale tak naprawdę żyje przez cały rok. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was do oglądania innych materiałów na naszym kanale. W czwartek, nagrywam to z rana, pewnie wrzucę to w piątek, będzie stream. Jakbym jakoś się wyrobił i wrzucił ten materiał jeszcze w czwartek, bo nagrywam go koło południa, właśnie w czwartek, no to wieczorem planujemy transmisję live, w której porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co się wydarzyło. Zapraszam was albo do oglądania na żywo, albo do zobaczenia sobie z odtworzenia tej transmisji, na której będę ja i będzie Piotrek. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam was do oglądania innych materiałów na YouTube'owym kanale Misji Eurowizji.